Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Dzisiaj posłuchajcie słów z Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj, około godziny 7:00, opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak czynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. To, co mnie dzisiaj zachwyca i fascynuje w tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że uwierzył ten człowiek Chrystusowi i uwierzyła cała jego rodzina. Jeśli ja robię choćby maleńki krok w mojej miłości względem Pana Boga, wówczas pójdą za mną inni. Szkoda jest czasu na narzekanie czy szukanie tam takich miejsc w Kościele, gdzie dzieje się wiele zła albo dokonuje się za mało dobra. Pomyśl, jakie dobro możesz podjąć dzisiaj ty, bo w ślad za tobą dokona się cudowne promieniowanie tego dobra, jego pomnożenie, jego rozwój. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.